Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie w pierwszym Q&A w 2022 roku, a skoro jest styczeń, ten rok zaczynamy i przed nami jedna z najważniejszych rund w tej najnowszej historii Stali Rzeszów, to nie mógł być z nami nikt inny niż dyrektor sportowy Stali Rzeszów, Jarosław Fojut. Cześć Jarek. Dzień dobry, witam wszystkich i na początku chciałem złożyć wszystkim wszystkiego co najlepsze w tym roku. Myślę, że jest jedno marzenie nas wszystkich związanych ze Stalą Rzeszów, to jest na pewno awans do pierwszej ligi. I tego wszystkim życzę. Zanim przejdziemy do pytań od kibiców, krótkie pytanie, jak spędziłeś święta? Czy wymagający był ten okres świąteczno-noworoczny? Bo jak wiemy, okienko transferowe otworzyło się 1 stycznia, więc przed tobą to będzie jedno z pytań. Najpewniej intensywny okres pracy. Nie chciałbym tutaj zepsuć wszystkich pytań, które nadchodzą, ale nie, spokojnie. Spokojny czas, czas na refleksję, czas, w którym można było spędzić z rodziną i po prostu nie myśleć o pracy, aczkolwiek jak to w piłce bywa, każdego dnia coś się dzieje, więc nie ominęły mnie sytuacje, w których gdzieś tam trzeba było zainwestować czas jeszcze w pracę podczas tych świąt, ale jak to ktoś mądry kiedyś powiedział, jak się robi to, co się kocha, to ta praca nie jest wcale taka nieprzyjemna, więc jest to sama przyjemność. Idealnie nawiązałeś do pierwszego pytania, które kibice przygotowali dla ciebie. Wybraliśmy kilkanaście pytań spod posta na Facebooku i posta na Twitterze. Podzieliłem ja je osobiście, tutaj muszę się przyznać, na 3 takie kategorie. To jest pierwsza funkcja dyrektora sportowego, to są pytania dotyczące konkretnie pracy. Druga to są transfery i to jest zdecydowanie najbardziej obszerna kategoria, zresztą nie ma się co dziwić. I trzecia to są pytania pozostałe, takie idealne na zakończenie rozmowy. Zatem zaczynajmy. Tomek, czy pan Fojut ma za sobą, bądź jest w trakcie takowych, jakieś kursy lub szkolenia przygotowujące go do roli dyrektora sportowego? Znaczy, stricte związane z dyrektorem sportowym, nie wiem, znaczy jest bardzo mało takich kursów w ogóle na świecie. Z tego co wiem, to w Polsce dopiero mają być wprowadzane. Aczkolwiek już w trakcie kariery, będąc zawodnikiem Pogoni Szczecin, zacząłem naukę na Instytucie Johanna Cruyffa, którą bardzo cenię i cieszę się, że zdecydowałem się na taki ruch ze względu na to, że wszystkie rzeczy związane z biznesem i szeroko pojętym w ogóle w sporcie, ten instytut mi to oferował, tym bardziej, że jest nastawiony na byłych sportowców, na sportowców, no jak to Johan Cruyff mówił, sportowcy, którzy mają doświadczenie na boisku, akurat piłkarze, zawsze będą lepszymi pracownikami, ale oczywiście to musi być poparte i to mocną edukacją. Ja nie wiem, czy tak jest, bo znam wiele osób, które nie do końca miały wspólnego coś z boiskiem, na przykład nasz trener Myśliwiec, który często mówi, że coś tam grał w piłkę. Aczkolwiek... Bardzo ładną bramkę strzelił do tak, znalezienia na YouTubie. Tak, jest na YouTubie, aczkolwiek parę razy z nim grałem na Orliku i muszę tu powiedzieć oficjalnie, że nie, Daniel nie należy do tych, co grało w piłkę i bardzo dobrze pracuje w sporcie. Jest to raczej facet, który nie grał w piłkę, ale jest świetnym trenerem. Jakbyś mógł jeszcze trochę bliżej opowiedzieć o tej nauce w Instytucie Cruyffa. Jak to wyglądało i jakie mieliście zadania, czy też jak byliście uczeni i przygotowywani do tej roli dyrektora sportowego? Tak ogólnie mniej więcej jak to wyglądało? Znaczy, to jest nauka zdalna, ze względu na to, że swoje siedziby mają w Amsterdamie, w Barcelonie, w Wenezueli, w Peru chyba, więc ciężko było tam dojeżdżać, grając jeszcze w piłkę nożną, więc jest to nauka zdalna. Ona jest podzielona na moduły. Te moduły są różne, jest to marketing, media, jest to leadership, sama piłka nożna stricte. Jest to podzielone na kilka modułów, które trzeba zaliczyć do tego, żeby dostać... Ja pierwsze zrobiłem takie podstawy w piłce nożnej, a następne fundamenty w piłce nożnej. A teraz jeszcze ze względu na rolę, jaką pełnię, zostały mi dwa moduły, by skończyć podyplomówkę również w zarządzaniu w piłce nożnej. To jest proste. Każdy moduł jest podzielony na teorię, na pracę wspólną, różne projekty, a na końcu jest stworzenie jakiegoś projektu na bazie swojego zespołu, w którym albo swojego klubu, albo podmiotu sportowego, w którym się pracuje. Więc duże doświadczenie, dużo pracy, dzięki temu mogłem też poznać kluby, w których grałem, bo dużo informacji zbierałem, aby zrobić coś takiego
fajna praca ze względu na to, że bardzo dużo robi się na po prostu studium z przypadku, w którym można było zobaczyć jakby takie informacje wewnętrzne z wielu klubów w Europie. Jasne. Przechodzimy dalej. Także Tomek pyta, w jaki sposób pan Fojut wykorzystuje swoje doświadczenie zebrane w trakcie kariery? Czy wprowadziłeś jakieś autorskie, unikatowe rozwiązania? Nie wierzę w coś takiego jak autorskie, unikatowe rozwiązania. Nawet Pep Guardiola mówi, że jest najlepszym, że najlepiej kopiuje to, co się dzieje w piłce nożnej i potrafi to wprowadzić w swój zespół i stworzyć coś. Więc samo to w sobie zawsze będzie unikatowe, bo jakby nie patrzy, to jest moje. Ale jeżeli mogę cokolwiek powiedzieć, jak wykorzystuję swoje doświadczenie, to jest na pewno współpraca z trenerem, bo uważam, że trenerzy, którzy mają bardzo dużą przestrzeń do tego, do pracy, a moją rolą jest tak naprawdę służyć trenerowi i dawać mu to, co on potrzebuje do tego, żeby osiągnął sukces. Ja myślę, że to jest tyle i aż tyle do tego, żeby to wszystko dobrze funkcjonowało. Na razie to się wszystko sprawdza, aczkolwiek to nie znaczy, że jesteśmy nasyceni, ale ciągle nie nasyceni i ciągle szukamy jakichś lepszych rozwiązań do danych sytuacji. Tomasz Bysiewicz. Michał Żewłakow stwierdził, że będąc dyrektorem sportowym w Zagłębiu Lubin, uczył się spraw excelowskich, czyli pensje, faktury i tym podobne, a gdy był dyrektorem sportowym w Legii, dostawał gotowy raport na ten temat, bo był dział zajmujący się w tym klubie. Czy może pan powiedzieć, jak to wygląda w Stali Rzeszów i czy ma pan bardzo dużo obowiązków z tym związanych i czy są takie sytuacje, że musi pan wybrać między pracą papierkową, a obserwacją czy innymi zadaniami? Myślę, że Michał Żewłakow, gdyby jego kariera dyrektora sportowego zaczęła się w Zagłębiu Lubin, to byłoby mu chyba łatwiej później, bo to jest część pracy dyrektora. Ja nie ukrywam, że kończąc grę w piłkę nożną, wchodząc już na to stanowisko, to nie było takie proste na zasadzie, że wszystko już miałem połapane, tylko musiałem tego wszystkiego się jeszcze uczyć. Nie mówię, że tego nie znałem, ale każde miejsce ma swoją jakąś specyficzną sytuację. Jestem bardzo zadowolony, że w sumie cały dział administracji bardzo dużo mi pomagał, bardzo, bardzo mnie wspierał i ciągle to robi. Dzięki temu ta praca moja jest troszeczkę łatwiejsza, jeśli chodzi o właśnie te administracyjne rzeczy. Aczkolwiek tutaj jeszcze było pytanie, czy... A czy dostajesz jakiś gotowy raport na te tematy, czy... Czy dostaję gotowy raport? Tak jak mówię, no ta administracja cały czas mnie wspiera i cały czas dostaje różne raporty związane czy tam z finansami, czy z sytuacją w drużynie, od samego sztabu szkoleniowego. Ale jeżeli chodzi tutaj, było pytanie jeszcze o obserwację, kontrola wewnętrzną klubu lub innymi zadaniami. Ja myślę, że pracą, rolą dyrektora sportowego nie jest kontrola, absolutnie. Jest bardziej bycie gotowym i słuchanie. Słuchanie tego, co się dzieje na korytarzach, słuchanie tego, co dany dział potrzebuje i bycie wrażliwym na to i zdawanie sobie sprawy, co jest ważne do tego i co jest istotne do tego, aby osiągnąć cel. Więc tutaj absolutnie nie ma mowy o jakiejś kontroli, ale bardziej tylko i wyłącznie bycie gotowym na wsparcie. Jasne. I tutaj już pytanie ode mnie, jak oceniasz swoje półrocze w roli dyrektora sportowego, bo trzeba przyznać, że zawiesiłeś buty na kołku, wszedłeś już bardziej w te oficjalne stroje, w garnitur i wydaje mi się, że byłeś na każdym meczu Stali Rzeszów i domowym i wyjazdowym, albo przynajmniej na większości. Na jednym nie byłem. Na jednym nie byłeś. Tak, uważam, że jesteśmy zespołem i powinniśmy zawsze być razem. A jeśli chodzi o jak oceniam, myślę, że to jest na tyle strategiczna pozycja, że po 3 latach można ocenić pracę dyrektora, tak jak trenera zazwyczaj się ocenia już po pół roku, po sezonie, a piłkarzy co tydzień. Więc ja sam w sobie jestem daleki od jakiegokolwiek oceniania, a bardziej, tak jak mówię, akceptowania to, jaki każdy jest i pomagania mu w tym, żeby był najlepszą wersją samego siebie. Wtedy może w danym środowisku pokazać najlepsze swoje cechy, a tutaj nie ma przypadkowych ludzi w zespole, więc w zespole czy w sztabie, więc myślę, że
przyjdzie czas na ocenę. A nie korci cię czasem, żeby jeszcze wybiec na środek obrony i pograć razem z chłopakami, którym naprawdę bardzo dobrze w tej rundzie idzie? Bardzo cenię trenera Daniela Myśliwca i uważam, że to jest najlepszy i najbardziej utalentowany trener w Polsce. I cenię jego tak zwaną, mówiąc kolokwialnie, czutkę do piłkarzy. Zagrałem u niego 80 minut, więc bardzo podciął mi skrzydła i absolutnie nie korci mnie na to, żeby do tego, żeby wyjść na boisko i grać na dużym boisku. Ale zdarza mi się czasami rozegrać parę spotkań w tygodniu na Orliku. Mamy tutaj zespół taki miejscowy, w którym gramy w lidze i czasami jak mam czas i nie mam kontuzji, które dopadały mnie podczas kariery i teraz też po karierze, wybiegam na boisko i gram. Czyli dalej to sportowe zacięcie zostaje mimo końca profesjonalnej kariery. Tak, jak najbardziej. No, jakby rywalizacja w sporcie to jest podstawa i zawsze lubiłem rywalizować. Rywalizuję grając w szachy, rywalizuję grając w wojnę nawet, gdzie to i tak nie mam nic na to wpływu, oprócz tasowania kart. Ale zawsze chcę wygrywać, więc gdzieś tam zawsze staram się szukać miejsca, w którym mogę porywalizować z kimś. Przechodzimy teraz do tematów, które wydaje mi się kibiców i zdecydowaną większość tych, którzy dobrze życzą Stali Rzeszów, interesuje najbardziej, czyli transfery, jak to w tym najbliższym miesiącu będzie. Mirocast 1944, pytanie z Twittera. Jakie to będzie okienko transferowe dla naszego klubu? Czy można się spodziewać paru nowych zawodników? I do tego ja dodałem pytanie, które się często przewijało w różnych komentarzach. Czy będzie napastnik? Czy będzie napastnik? Też często dostaję to pytanie w rozmowach prywatnych. Myślę, że to będzie bardzo spokojne okienko transferowe, które będzie tylko i wyłącznie, będzie się coś działo u nas, jeżeli jakikolwiek zespół, jakikolwiek klub przyjdzie z ofertą za naszego piłkarza. Nie po to, znaczy po to zrobiliśmy rewolucję w okienku letnim, aby teraz móc spokojnie popracować. Myślę, że stworzyła się bardzo mocna grupa, która traktuje siebie z szacunkiem i traktuje siebie jak rodzinę. To nie jest łatwe. W ogóle nie jestem zwolennikiem wielu zmian, bo uważam, że każda zmiana niesie ze sobą bardzo jakby wydobycie bardzo dużej energii od ludzi, którzy są w całym pionie. I myślę, że okres lipca, okres sierpnia i września to była wytężona praca nie tylko na boisku, ale także w murach naszego stadionu i na boisku treningowym, aby to wszystko połapać. I nie sądzę i nie jestem zwolennikiem tego, żeby robić wielkich zmian. Więc nie nastawiałbym się tutaj na to okienko, i nie nastawiam się na to, żeby robić jakiekolwiek zmiany, aczkolwiek pewnie wyprzedzę parę pytań, które tutaj są. Aczkolwiek znamy swoje miejsce na rynku i wiemy w jakiej lidze gramy i wiemy jakich mamy ambitnych zawodników, więc jeżeli za jakiegokolwiek zawodnika przyjdzie oferta, każdy zawodnik jest na sprzedaż, no tutaj trzeba sobie powiedzieć jasno. I myślę, że ta świadomość tego jest bardzo ważna, jak mówię, klubu i wszystkich ludzi związanych ze Stalą Rzeszów, że przychodzą momenty, w którym po prostu młodzi zawodnicy, czy nie tylko młodzi, dostają oferty i chcą z tego skorzystać. Tak jak każdy zawodnik dostał rolę na początku sezonu i był zapytany o to, czy chce z nami iść w ten projekt, w tą podróż, która gdzieś na końcu ja widzę napis Ekstraklasa. Trener widzi w tym momencie jeden cel, jaki jest awans. Zawodnicy widzą 3 punkty co tydzień. Dostali zapytanie, czy chcą być z nami. Niektórzy powiedzieli, że oczywiście. Niektórzy powiedzieli, że chcą spróbować wyżej, tak jak Błażej Szczepanek czy Wiktor Kłos, czy Eryk Galara, którzy są w Stali Mielec. Różnie się toczą ich losy, aczkolwiek piłka nożna to jest lekcja życia, która myślę, że grając w piłkę nożną, to są takie bardzo szybkie lekcje, bardzo szybkie doświadczenia, które w bardzo krótkim czasie można wiele przeżyć i to jest kwestia tylko i wyłącznie ich cierpliwości, czy im się uda, czy im się nie uda. Ale wracając już do sedna pytania, to jeżeli będą takie oferty i klub będzie zadowolony z wysokości tych ofert, mam na myśli kwoty, to
zawodnicy, którzy będą chcieli, wszystko się połapie, wszystkie będą czynniki zaakceptowane i przez zawodnika, przez klub pozyskujący i nas, to dojdzie do takich transferów. A wtedy dojdzie też do tego, żeby uzupełnić skład. Na początku będziemy oczywiście szukać takich uzupełnień w naszej akademii, bo poprzednia runda pokazuje, że są zawodnicy, którzy naprawdę się nadają do tego, żeby już dostawać szansę, czy debiut, bardzo dobry debiut Franka Polowca, czy Benek Piotrowski, który dał asystę w ostatnim meczu na bardzo trudnym terenie. Więc na pewno na początku będziemy patrzyli na akademię, a następnie na rynek. Oczywiście celem tym wszystkim są kompetencje piłkarzy, to jest to, co robią na boisku i na pewno nie będziemy chcieli obniżyć jakości czy to zespołu, czy samego na boisku już w sobotę przysłowiową, gdzie jest mecz ligowy, czy przede wszystkim, co ja uważam za istotne, to jest poziom treningu, bo to tam zawodnicy mają środowisko, w którym mogą trenować i przygotowywać się do każdego meczu. Jasne. I właśnie a propos tych ofert, Peter pyta, czy jest oferta na zakup Dominika Marczuka? Na drugą część pytania odpowiedziałeś, czy możliwe są odejścia. Jak najbardziej, jeżeli te dobre oferty spłyną, to jest na to szansa. Ale czy jest już oferta na zakup? Tutaj konkretnie pytanie Dominika Marczuka. A ja doprecyzuję, czy na któregokolwiek zawodników wpłynęła jakaś już oferta? Na żadnego zawodnika nie wpłynęła oferta, aczkolwiek jest kilka zapytań dotyczących naszych zawodników, ale sam będąc piłkarzem miałem mnóstwo pytań o mnie i wiem, że od takich zapytań do finalizacji czy transferu, czy umowy to jest naprawdę bardzo długa droga, więc nie chcę tutaj nic mówić na ten temat, aczkolwiek jest kilka zapytań dotyczących kilku zawodników w naszym klubie. Co zresztą, jak powiedziałeś, nie dziwi po bardzo dobrej rundzie jesiennej. Tom S. nawiązuje także do tego, o czym wspomniałeś, czyli o tej współpracy ze Stalą Mielec. Czy w ramach tej podpisanej umowy partnerskiej możemy się spodziewać jakiegoś wypożyczenia bądź transferu do tej Stali, ze Stali Mieleckiej do Stali Rzeszów? Czy wchodzi taka wymiana w grę? Znaczy, na pewno jeśli chodzi o kontakt i funkcjonowanie z jakimkolwiek klubem w Polsce, to ze Stalą Mielec mamy dobry kontakt, więc jeżeli jest tam zawodnik, którego trener by chciał, no to na pewno to jest łatwiejsze do zrobienia i to po prostu szybciej trwa. Aczkolwiek na ten moment nie planujemy żadnych wypożyczeń czy transferów ze Stali Mielec. Myślę, że tutaj sytuacja Wiktora Kłosa czy Ryka Galary, który jest w Stali Mielec, pokazuje, że ta współpraca jest. Wiktor Kłos ma teraz, Jarek mają możliwość teraz trenowania z zawodnikami z Ekstraklasy, zobaczenie jak to jest. Ja powiem, że myślę, że jak wrócą, to powiedzą, że to nie jest jakaś wielka różnica, ale dla nich to doświadczenie bycia w Ekstraklasie, bo trzeba sobie powiedzieć jasno, że zawodnicy grający w czwartej lidze, w okręgówce, w trzeciej, w drugiej, czy nawet pierwszej, każdy z nich chce być w Ekstraklasie. I tak jak mówiłem, nasza droga jest trochę dłuższa niż to, co wybrał Wiktor, aczkolwiek ja nie mówię, że jest lepsza, czy jest gorsza, bo tutaj nie ma co oceniać tych dróg. Po prostu każdy ma jakąś decyzję do podjęcia i sam musi sobie odpowiedzieć, czy chce to zrobić w miejscu, gdzie ja uważam środowisko dla młodych zawodników jest idealne, co pokazuje to, że bardzo wielu młodych zawodników, są zapytania o nich w naszym zespole z drużyn Ekstraklasy, czy chce z nami iść i dotknąć tej Ekstraklasy i przeżyć tą przygodę, bo myślę, że to jest bardzo fajna historia, która, jestem przekonany, skończy się happy endem. Dla oczywiście części z nas, niektórzy pójdą dalej, niektórzy zostaną i będą dalej tworzyć historię. Jasne. I tu jeszcze dopytam użytkownik Michał z Twittera. Zapytał właśnie o Wiktora Kłosa i o to, jaki jest na niego plan. Tutaj użytkownik podzielił się swoją refleksją, że tak podejrzewam, jego zdaniem lepszy byłby powrót Wiktora do Stali już w tym momencie. Jak mają się te sprawy? Czy na ten moment Wiktor zostaje tak, jak to było ustalone do końca sezonu i potem zobaczymy, jest rozmowa z Wiktorem i jego decyzja? Czy może będą jakieś starania w zimę, aby Wiktora czy innego zawodnika z wypożyczeń wziąć do Stali Rzeszów?
Znaczy nie ukrywam, że są rozmowy z kilkoma zawodnikami, którzy są na wypożyczeniu i została im przedstawiona pewna droga, w której wracają do Stali Rzeszów. I tyle mogę na ten temat powiedzieć. Jeśli chodzi o Wiktora Kłosa i każdego zawodnika, ja zadaję zawsze jedno pytanie, co oni chcą. Bo ja mogę sobie chcieć i użytkownik o imieniu Michał. Bardzo również, dobre imię. Tak, bardzo dobre imię. Może mieć jakąś wizję tego, co by było najlepsze dla Wiktora Kłosa, ale tak jak Michał i tak jak ja, dopóki nie zadamy pytania tego Wiktorowi, nie będziemy wiedzieć, co jest najlepsze. I tak naprawdę nie wiem, czy sam Wiktor wie, co jest najlepsze. Na ten moment Wiktor zostaje w Stali Mielec i walczy. Ja uważam, że jest to chłopak z ogromną cechą, której czasami brakuje. Już nie mówię tylko o ludziach, o piłkarzach, ale też generalnie nam, ludziom, brakuje, to jest cierpliwość. A on to ma, więc myślę, że jeżeli będzie cierpliwy, to osiągnie to, co sobie zakładał. Jak już mówimy o współpracy między klubami, to dopytam o Wólczankę, Wólka Pełkińska, bo tam, jak wiemy, sytuacja jest teraz taka, że trener Wołowiec odszedł z drużyny. I tutaj pytanie, czy będą podejmowane ze strony Stali Rzeszów jakieś działania właśnie w kierunku Wólczanki, Wólka Pełkińska i czy też ten kierunek pod względem zawodników, którzy tam grają, jest obierany i rozpatrywany pod względem tych, którzy być może zasilą Stal, nawet jeżeli nie w tym okienku, to być może na lato. No i nie ma co ukrywać, że Wólczanka jak na razie jest na jednym z ostatnich miejsc w tabeli trzeciej ligi grupy czwartej i nasuwa się takie pytanie, czy będą transfery do tego zespołu, czy jaki jest plan po prostu na Wólczankę? Od początku, kiedy ja objąłem to stanowisko, postanowiłem i doszedłem do wniosku, że oczywiście jest współpraca z Wólczanką, ale uważałem, że każdy zawodnik ma prawo do tego, żeby mógł zdecydować, gdzie chce iść na wypożyczenie. Mamy tam kilku zawodników na wypożyczeniu, więc oni sami zdecydowali, że chcą spróbować się Wólczanki, no bo po prostu znają sytuację wielu zawodników. Tam przeszły, tak jak Dawid Olejarka czy Wiktor Kłos i to dla nich wyszło dobrze. Czy trener Daniel Myśliwiec. Więc tak samo będzie teraz. Każdy zawodnik dostanie zapytanie, jak się czuje, jak uważa, że powinien jego następne półrocze wyglądać. Każdy z nich będzie miał decyzję do podjęcia. Aczkolwiek oczywiście miejsc w kadrze pierwszego zespołu, miejsca są ograniczone i to nie jest tak, że każdy będzie mógł wrócić. Więc do pierwszej drużyny, więc jest jeszcze opcja drugiej drużyny, która nie ukrywam, walczy o to, aby awansować do czwartej ligi. Jest to dla nas bardzo ważne i staramy się jako klub również robić wszystko w tym kierunku, żeby awansować, więc tacy zawodnicy też będą mieli opcję do tego, żeby być na miejscu i być dostępnym do tego, jeżeli cokolwiek się będzie działo w kadrze, jakieś problemy związane, czy to właśnie z COVID-em, czy z różnymi kontuzjami, więc to też jest na pewno jakieś wsparcie dla trenera Myśliwca. Mając takich zawodników w drużynie rezerw, aczkolwiek zdajemy sobie z tego sprawę, że to nie jest atrakcyjne dla młodych zawodników grać w okręgówce, aczkolwiek no, to jest miejsce, w którym jesteśmy. Nie będziemy zaginać tutaj rzeczywistości i staramy się awansować dwoma zespołami w tym sezonie i taki jest nasz cel. Wracając do pytania, po prostu każdy zawodnik będzie mógł podjąć decyzję i powiedzieć, co chce. I z tego, co pamiętam, rezerwy na czwartym miejscu bodajże, mała tam strata do miejsca dającego awans, więc wszystko również przed drużyną rezerw na wiosnę. Tomek, czy klub ma siatkę skautów? Czyli czy mamy dział skautingu i jakbyś mógł przekazać, jak on wygląda, jakie są działania tego działu skautingu? I dopytam także, ta druga część pytania Tomka, czy Peter Basista nadal współpracuje ze Stalą jako skaut i czy to dzięki niemu Samuel Kutz trafił do Stali Rzeszów? Patrząc na to, czy klub ma siatkę skautów, mamy dwóch skautów. To jest Tadeusz Socha i Peter Basista i oni pracują nad to, żeby zawodnicy, którzy mogą ewentualnie nasze ewentualne wzmocnienia, żeby ich jak najlepiej rozpoznać. Jest to na tyle, ja uważam, na tyle trudna sytuacja, no nie trudna, ale taka trudna może dla nich jako skautów, że tych zawodników,
którzy przyszli do, oczywiście w tamtym okienku, do naszej drużyny, to wszyscy jakby bardzo dużo pracy wykonali w tym kierunku, aby zebrać raporty i rekomendować tych zawodników, ewentualnie sprawdzać i dawać obraz, w jaki sposób oni mogliby nam się przydać w zespole. Aktualnie w drugiej lidze nie do końca uważam, że ta siatka skautów musi być bardzo duża. Musimy pamiętać też, że budżet nie jest z gumy i musimy szukać wszędzie, nie mówię oszczędności, ale żeby zatrudnić dobrego zawodnika, trzeba mieć na to pieniądze, a to nie jest tak, że ich jest nieskończenie wiele. Więc ja uważam jawnie, że na pieniądze i stworzenie takiego prawdziwego zdarzenia dział scoutingu jeszcze przyjdzie czas. A na ten moment mamy tylu ludzi związanych z piłką nożną, mamy byłego analityka drużyny, która grała w Lidze Mistrzów, czyli naszego pierwszego trenera, i zna bardzo wielu zawodników, z którymi pracował, z którymi nie pracował, i nie ukrywam też, że to też jest jeden z narzędzi do tego, w jaki sposób my działamy, i ci zawodnicy są znani, to nie są anonimowe osoby, więc idąc tą filozofią, którą my wierzymy, że nie chodzi o to, żeby oceniać, jak kto się zachowuje w szatni albo jak kto reaguje na różne sytuacje, patrz sytuacja na przykład Patryka Małeckiego, którego różne sytuacje w karierze doprowadziły do tego, że wielu klubów po prostu nawet nie spojrzało na Patryka. Ale tak jak mówiłem na samym początku, to kompetencje są najważniejsze dla nas, jeżeli chodzi o rekrutację. A myślę, że razem możemy się zgodzić, że kompetencje piłkarskie Patryka Małeckiego są na poziomie co najmniej ekstraklasowym. Więc to dla nas jest najważniejsze. Więc jeżeli chodzi o sam dział scoutingu, to na dział scoutingu z prawdziwego zdarzenia albo z takiego, nie wiem jak to nawet powiedzieć, z prawdziwego, ale załóżmy na poziomie ekstraklasy, jeszcze mamy na to czas. Jasne. I tym skończyliśmy sekcję dotyczącą transferów. Trzy pozostałe pytania. Michał z Twittera pyta, jak wygląda kwestia obywatelstwa polskiego dla Ramila Mustafajewa. Wiem, że to jest bardziej pewnie pytanie do Ramila, ale takie ogólne do ciebie. Czy są jakieś kroki podejmowane w tym kierunku? Są podejmowane kroki w tym kierunku. Jak to w takich sytuacjach, to nie jest prosta i łatwa sytuacja, po prostu Ramil musi złożyć wniosek, który musi być przyjęty i tyle, nie ma wielkiej filozofii w tym, aczkolwiek Ramil skończył 18 lat i z tego co wiem, z tego co mi wiadomo, to są działania związane z tym, żeby otrzymał obywatelstwo. Jasne. Wojciech Stanisław, tutaj pytanie o budowę zespołu. Gramy głównie żelazną jedenastką, rotacje w składzie wymuszane są chorobami lub kontuzjami. Czy ławka rezerwowych jest tak słaba, czy też pierwsza jedenastka jest tak mocna? Czy to jest pytanie na pewno do trenera. I ja uważam, że znaczy inaczej, moje wymagania i moje cel, który dałem trenerowi, jest awans do pierwszej ligi w 2022. Tak jak wcześniej mówiłem, że trenera celem co tydzień jest wygranie meczu, więc każdy z zawodników będący w tej szatni zna swoją rolę i dokładnie wie, jaka jest jego rola, która została mu powiedziana na początku sezonu przez trenera. Więc na boisko po prostu wychodzą najlepsi. Jasne. I Karol Piskorski na koniec. Czy z tobą w składzie pokonalibyśmy Argentynę w 2007 roku? Oczywiście. No i to jest bardzo prosta odpowiedź. Jakie masz wspomnienia z tych mistrzostw świata do lat? Było 20? Tak, to było do lat 20. 2007 rok w Kanadzie. Fantastyczna impreza. Pamiętam, że jadąc na to i czując, że nie zasługujemy za bardzo, żeby tam być, bo chciałbym przypomnieć w sumie naszą drogę. Rzadko się o tym mówi, ale my zagraliśmy na mistrzostwach świata ze względu na to, że Mistrzostwa Europy były odbywane w Polsce, czyli byliśmy gospodarzami, na które nie musieliśmy się oczywiście kwalifikować, i zajęliśmy tam 6 miejsce na 8 zespołów, więc wygrywając tylko jeden mecz. Więc szczęście dla nas takie, że pojechaliśmy na te Mistrzostwa Świata, gdzie mieliśmy okazję rywalizować naprawdę z fantastycznymi zawodnikami. No, sam skład Argentyny, gdzie grał Sergio Agüero czy Angel Di Maria, z zespołem, z którym odpadliśmy, dał nam też taki
z jednej strony zimny prysznic i pokazał wielu zawodnikom, bo wiadomo, grając, będąc młodym zawodnikiem, jadąc na Mistrzostwa Świata i będąc w reprezentacji, wiele osób myśli, że już jest piłkarzami, a tak nie jest. I dotykając tych innych kultur i innych sposobów gry, i, no i ten poziom piłkarski na takim był tak wysoki, to troszeczkę tak pokazuje miejsce w szeregu i pokazuje, ile pracy każdy, przynajmniej ja tak odczuwałem, każdy z nas miał. No, ale jeżeli chodzi o organizację i sam pobyt w Kanadzie, były fantastyczne 3 tygodnie piłkarskiego święta. Ja mam jeszcze ostatnie pytanie wobec tego, bo dużo się mówi o tym, że piłka juniorska, młodzieżowa, piłka seniorska to 2 inne światy. Ten poziom do lat 20 to jeszcze piłka młodzieżowa, ale umówmy się, do lat 20 i wtedy i teraz piłkarze to już pełnoprawni zawodnicy pierwszego składu. Ale pytanie jest takie, czy grając tam w Kanadzie z tymi zawodnikami, których sam między innymi wymieniłeś, i będąc też w Polsce, czy też później wyjeżdżając do Anglii, jaka to była różnica między poziomami, między stylami gry? Czy mimo wszystko tej piłce jeszcze młodzieżowej trochę brakowało do tej piłki seniorskiej, czy na tym najwyższym poziomie młodzieżowym, tym do lat 20 wtedy w Kanadzie, już miałeś poczucie, że to jest ta piłka seniorska, że to już jest ten futbol, o który na wszystkim chodzi? Ja powiem tak, że wtedy wydawało mi się, że oni są z innego, jakby z kosmosu. Ci zawodnicy, wspominając nawet reprezentację Argentyny. Aczkolwiek teraz patrząc na to z perspektywy kilkunastu lat, to uważam, że to nie chodzi o umiejętności, bo ja znam bardzo wielu utalentowanych polskich piłkarzy i trenowałem i grałem z takimi piłkarzami. Myślę, że największą różnicą jest po prostu brak odwagi. Brak odwagi, a mecz, który został rozegrany tutaj w Rzeszowie pomiędzy reprezentacjami Polski i Niemiec w zeszłym roku, jakby tylko i wyłącznie potwierdził to, kiedy nasza reprezentacja bardzo odważnie ruszyła na reprezentację Niemiec. I nie mam na myśli ataku pozycyjnego, ale po prostu, żeby odebrać piłkę, ten mecz zupełnie się zmienił. I jeżeli ktoś oglądałby ten mecz, nie wiedząc, że która jest reprezentacja, powiedziałby, że polska reprezentacja w drugiej połowie była lepszą reprezentacją, więc nie sądzę, że tutaj chodzi o umiejętności, ale bardziej właśnie o tą odwagę, o to, że w sumie to jest tylko piłka nożna. Dla niektórych tylko, no, aż piłka nożna. Ale patrząc na samą piłkę, to jest gra, więc jestem zwolennikiem, żeby grać odważnie. Przesłanie do naszych zawodników z Akademii. Bądźcie odważni. Tak, do wszystkich piłkarzy, to już nie tylko z Akademii, ale absolutnie. Jeśli miałbym coś życzyć piłkarzom w tym nowym roku, to jest na pewno to, żeby byli odważni i wierzyli w siebie, bo to jest duża i mała różnica pomiędzy tymi największymi, o którym się mówi w wielkich europejskich czy światowych tabloidach. Jarosław Fojut, dyrektor sportowy Stali Rzeszów, był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Pytania nie były chyba wymagające. Nie przygotowałeś mi przecież do niej. To miało nie wyjść. Były ogólnie dostępne, więc nie ukrywam, że trochę się przygotowałem do nich, aczkolwiek tylko i wyłącznie patrząc z perspektywy czytania ich, bo tak jak na samym początku i tak jak mówię o odwadze, to też dla nas, w klubie, mam na myśli zespole, to jest bardzo ważna jest szczerość i mówienie to jak jest, więc myślę, że tak było. Dlatego Q&A z waszymi pytaniami będziemy powtarzać również w tym 2022 roku. Tam pod nagraniem możecie napisać, kogo byście chętnie zobaczyli tutaj w następnym odcinku na miejscu Jarka Fojuta. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i mamy nadzieję, że wyczerpałeś wszystkie wątpliwości, czy też pytania dotyczące Stali Rzeszów i przede wszystkim okresu transferowego. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie.